Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj co? Dzisiaj będzie kolejny prank na Jarku. No, minął długi czas, Jarek nie zrobi żadnego pranka. Także może zapomniał. Więc ja nie mogę tego, wiecie, tak zostawić. Więc wymyśliłem dzisiaj prank. Może nie będzie tak mocny jak poprzedni, ale myślę, że też Jarek bardzo się wystraszy. Co, na samym początku pamiętajcie o stawieniu łapki w górę, komentarzu, subskrypcji i właśnie w komentarzu napiszcie hashtag prank, a przypnę wam serduszko. Jeszcze na szybko chciałbym pozdrowić moich wspierających, którymi są Agro Zając, Kacper Machu, Tamiłosz Baran, Kacper Dul, Agro Koledzy, Moto Marek, Drifter 699 Gry, Enryk Konwerski, Błażej Burda, Agro Ursus Team, Damian, Miki i Ty oraz XWikiX. Dziękuję wam serdecznie za wspieranie kanału. Mam nadzieję, że będzie was tylko coraz więcej. A my co? Jedziemy do Jarka na podwórko. Mam nadzieję, że jest na podwórku. A jak go nie będzie, to może i w sumie lepiej. Bo nie będę musiał, wiecie, tam zgrywać, robić jakichś pozorów. Plan jest taki, że muszę wykminić moment, w którym Jarek gdzieś pojedzie. W którym Jarek gdzieś wyjedzie. I wtedy ja wiem, że Jarek trzyma wszystkie kluczyki do każdego ze swoich pojazdów. Więc przestawię mu te samochody, tylko przestawię tak, że jak będzie wjeżdżać na podwórko, to nie będzie ich widzieć. Oczywiście mam nadzieję, że Jarek dzisiaj gdzieś pojedzie. A zamiast go, to on cały czas gdzieś tam jeździ, więc wiecie, więc z tym nie będzie problemu. A tutaj Jarka na podwórku, to ja kurczę nie widzę. To sobie zaparkuję tak, żeby nie przeszkadzał ten samochód później. BMK. Okej, dobra, gasimy. Siadamy. Jarek! Tu Jarek! Jestem, tu! A coś tam wszedł. Tu jestem, słuchaj, śnieg zgarniam z tego. A jak zleziesz? No jak to jak? Normalnie, poczekaj, ci pokażę. Tutaj o. Czekaj, to nie z tej strony. Gdzie mam, kurde. O, co to robi Jarek? Gdzie już? Pomocy! Pomocy! Mam cię łapać? Nie, żartuję, poczekaj, ja tu spróbuję jakoś. O! Ty, weź mnie złap! Dobra. A pierdzielę tą, żeś się wdrapał, no. Dobra, dzięki. Co tam u ciebie słychać, tam, Jarek? Ty, wszystko git, tylko kurde. Przyjechałeś, a ja muszę za niedługo jechać, bo kolega do mnie dzwonił niedawno. Jechać? No ale serio, a nie pogniewasz się? Nie, a to co, już lecisz? Znaczy za niedługo, za chwilę, możemy chwilę porozmawiać, bo dobra. Słuchaj, kolega poloneza remontuje i mówi, że potrzebuje pomoc, żeby skrzynię włożyć, bo ona dosyć ciężką, sam mówi, że nie da rady skrzyni tam włożyć. Dobra, to najwyżej później jeszcze do ciebie wpadnę na ten. No, a co, coś ważnego, coś nie, tego? Nie, tak, wpadłem pogadać, co u ciebie słychać. A co, po staremu, stara bida nowej nie ma. Nie, to tak jak u mnie, ty. Jak to mówią, nie? A co, na solarium byłeś? Dlaczego? Bo jakiś taki czarniejszy się wydaje. Nie, nie byłem. Może trochę ubrudzony jestem, bo ja w węglu pracowałem trochę, przy węglu robiłem. Czekaj. Ty, a kiedy się myłeś ostatnio? Ty, no wczoraj. No mówi, że ci się spoci... A nie przypadkiem, czekaj. A nie przypadkiem 2 dni temu? Też tak mogło być. No ale no dzisiaj przy węglu robiłem, to trochę się ubrudziłem ręce, no wiesz. Ja wiem, bo to tak... Tak czasami no. Jest. O, czekaj, telefon. No. Okay. Halo? No ja zaraz ten, nakłada, siadam i zaraz będę u ciebie, no. Dobra, no to za chwilę, no dobra, spokojnie, ja zaraz będę. No mówiłem, że chwilę mi może zająć, bo ten dach to bierz. Dobra, no nara. Kurde, dzieje się, dzwoni do mnie. Dobra, to spoko, to wieczorem się ten, zadzwoń do mnie jak będziesz. Dobra. To jak coś, to ten. No, to ja też lecę. Dobra, no trzymaj się. Dobra, to bramy nie zamykaj, to ten. To ale ja nie pogniewasz się na pewno, kurde. Na pewno, nic się nie dzieje. Muszę mu pomóc. Nic się nie dzieje. Dobra, 100%. Dobra, to do później będę dzwonił. Dobra, no trzymaj się, Jarek, do zobaczenia. Dobra. Trzeba udać, że idziemy do BM-ki. Żeby wiecie. Dobra, siadamy. O. Siadamy do BM-ki. Dobra, czym czy Jarek pojechał? Czy on no co tam, słyszałem, że wracałeś. Gdzie jeszcze jesteś? No bo wracałeś tutaj. Nie, bo ja zapomniałem zatrzymałem ten. Się. Zapomniałem klucz wziąć, poczekaj, wezmę tylko ze stodoły. Dobra.
Kurde, prawie by było, widzowie, prawie by było. Dobra, to udam, że BM-kę już przestawiam. Że wiecie. Albo wiecie co, ja stąd w ogóle odjadę. I tu wrócimy, jak zobaczę, że Jarek wyjeżdża. To będzie najlepiej. Prawie mnie ten nakrył, dobrze poczekałem. Usłyszałem, że tu wraz zakładem. Bo tak to by było nieciekawie dość. Dobra. Nic tu nie jedzie, nic nie je. Za daleko jest, dobra. Pojechał. Kurde, w moją stronę jedzie, dobra. To wiecie co? To ja na podwórko wjadę. I zawrócimy. Oj. O. Dobra. Pojechał, dobra. Siadamy do BM-ki. Trzeba zawrócić, dobra, szybko. Chociaż nie, jak on pojechał tam do kolesia w garażu pomóc, to mu zejdzie na pewno trochę. To nie ma co się śpieszyć, pewnie życie to jeszcze na niego czekał z 2 godziny w tym. Gdzieś schowany. Dobra, jedziemy na podwórko Jarka, będziemy powoli przestawiać wszystkie samochody. On klucze trzyma. Zaraz wam pokażę gdzie. Tylko pytajcie, żeby tutaj nie ten. Trzeba 2 razy się bym nie zmieścił. Nie wykorzystujcie tego, że wiecie gdzie Jarek ma klucze, bo wiecie. Żeby to zaraz jakiejś prawdziwej kradzieży nie było. Także wiecie, dzisiaj taki prank, że niby ktoś ukradł Jarkowi te samochody, wszystkie motor. A my je przestawimy po prostu w inne miejsce. Przestawimy je o tutaj, za garaż. Na pewno Jarek tutaj nie pomyśli, żeby tutaj zajrzeć. Bo wiecie, od razu pierwsze co do głowy mu przyjdzie to, że ktoś mu ukradł. Dobra, gasimy. Dobra, lecimy szybko po ten, po klucze. Jarek to, tak wiecie, klucze nie trzymał w domu, tylko schowane, to tak wie, wiecie jak jest, trzeba uważać. O, tutaj wszystkie klucze co Jarka, dobra, bierzemy pierwszy kluczyk, to od BM-ki. BM-kę szybko, kitramy za stodoło, dobra, odpalam BM-kę. O, serio, przed napęd widzowie. Głupio wyszło, ale nie, naprawdę nie wiedziałem, że to jest przednapęd BM-ka. No bo wiecie, kto by się spodziewał? Ja tym też nie jeździłem. Także no, jak miałem się poznać? Dobra. Stawiamy ten samochód tutaj. Dobra. O, w BM-ce moi się światło te palo wsteczne. Cholera. Przywaliłem. Nic się nie stało? A może nie przywali? Dobra, nieważne. Lecimy po kolejno furmankę. No, mam nadzieję, że Jarek tutaj, wiecie, się wystraszy, ale nie za mocno. Dobra, bierzemy kolejne klucze od ciągnika, od zatorka, dobra, odpalamy. Oby tylko na policję nie zadzwonił, chociaż nie, Jarek na policję to nie zadzwoni, bo on jest poszukiwany, to on nie może się dopuścić takich rzeczy, wiecie. Zaraz by zadzwonił, że ktoś samochody ukradł. No to policja by przyjechała i by jeszcze go zgarnęli, także... Także tak na pewno nie zrobi. Tyle dobrego. No mam nadzieję, że to zbytnio się tak, wiecie, nie przestraszy, nie będzie miał mi tego za złe, no bo głupio trochę by było, to jest taki dosyć poważny prank. Że kradnę mu coś. Ale wiecie, wszystko, nic nie kradnę, tylko wszystko stoi za stodołą. Siadamy na motor. Dobra. Zobaczcie, jakim czarne ręce od tego węgla. Nic nad nie myłem. Przyjechałem szybko do Jarka. Akurat trafiłem, że... Może i dobrze go spotkałem, że ten... Że... Że tu był. Może mnie będzie podejrzewać, bo wiecie, jakby mnie nie... By mnie nie widział wcale. To mogło być to podejrzane, że... Że mnie nie ma, że samochodów nie ma. A tak, to o coś tu pogadałem. Widział, jak do domu wracam. Więc to też jest na plus, na pewno. Dobra, ostatni kluczyk do góra. O! Lecimy, bierzemy o górę, odstawiamy to za stodołę. Jeszcze zobaczę, czy z drogi tego nie widać. Bo jakby to będzie widać z drogi, czy mi to poprzestawiać jakoś. Bo to Jarek nic nie może wiedzieć. On do samego końca ma myśleć, że ktoś mu coś ukradł. W sensie, wiecie, samochody, że mu ukradli. Chociaż tego z drogi pewnie nie widać, no bo to... Dobra, o górę postawimy tutaj. Dobra, gasimy o górę. Czekajcie, zobaczymy, jak to z drogi widać. Pobiegniemy troszeczkę.
On... A nie, on i tak nie z tej strony przecież jedzie. No to co? Wszystko, tylko gdzie by się tutaj schować? Widzowie, gdzie się możemy schować, jak myślicie? Tam co ostatnio? Może wiem, gdzie się schowam. Może się schowam tutaj. O. O, tutaj wlezę, ale nie będę widzieć reakcji Jarka. Nie, to wiecie co? Pójdziemy tam co ostatnio. Myślę, że nas nie zauważy. Dobra, wchodzimy tutaj do kanciapy. O. Zamykamy drzwi. Cholera bita. Te drzwi przymarzają tutaj. O, okej. Dobra. Co, drzwi są zamknięte i czekamy, aż Jarek wróci. Także pewnie wam tego całego nie będę nagrywać, bo to wiecie, trochę by zeszło. Także jak usłyszę, że Jarek jedzie, to po prostu odpalę na szybko nagrywanie i żebyście wiecie, żebyście też widzieli tę reakcję, no tak jak ja. Także postaram się odpalić na ten kluczowy moment, gdzie Jarek przyjeżdża na podwórko i jest w szoku, że tutaj niczego nie ma. Także no dla was widzimy się za chwilkę, pewnie będę musiał troszkę poczekać. Także co, widzimy się? W sumie to zaraz. Kurde, widzowie, czekam już tutaj, nie wiem, 2 godziny, dobra. I Jarka jeszcze nie ma, no... No nie wiem, czy on tutaj czeka, czy on w ogóle dzisiaj do domu wróci? Może tam pojechał i zachlał trochę. Nie no, w sumie mam nadzieję, że nie. No dobra, to był taki szybki update dla was i czekamy dalej. Jak już naprawdę będzie bardzo późno, to się stąd zawinę i najwyżej zadzwonię do Jarka, co się stało. Także czekajcie na dalszą część tej akcji. Widzowie, chyba Jarek jedzie. To chyba Jarek. Posłuchajcie, jedzie jakiś kład. O, Jarek przyjechał. Cicho. Słuchamy się tutaj, żeby nas nie widział. Żeby słyszeć, co on mówi. Coś mi tu nie gra. Co jest, kurwa? O kurde, widział mnie chyba. Nie widział. Gdzie jest moja BMK? I motora nie ma! Chodzi tam, zobaczcie. Przepiszę wam, zobaczcie, chodzi. Jarek, chodzi tam. Dobra, zgubiłem go gdzieś. Gdzie on jest? O. Łeb trochę skitram. Zobaczcie. Cholera! Nie no, co jest? Ja dzwonię do Ciusia. O kurde, dzwoń do mnie. Dobra, czekajcie, to odbiorę po cichu. Halo, Ciuś? Halo? Co tam? Ukradli mi... Wszystko mi ukradli. Czekaj, ja nie mogę gadać, bo ja na komendzie. Teraz jestem się na makowce na ciebie, ten... Co? Nie mogę gadać, dobra, cześć. Zaraz tam będę! Dobra, cześć. O kurde, widzowie. Nie, to było za grube aż. Moja BMK. Było za grube. Gdzie jest moja BMK? Gdzie jest Jarek? Nie no, jeszcze bym zadzwonił na policję, ale cholera. Nie widział mnie? Już nie mogę. Gdzie już jest na policji? On się kamerkę tylko. Się na mnie sprzedaje. Słuchajcie. Jak tego Dziejusia spotkam, to go naprawdę pobiję chyba. Do drzwi podejdziemy. Nie no, chyba go pobiję, jak go spotkam, naprawdę. On się na mnie sprzedaje. Nie, dobra, dobra, nie mogę pojechać na komendę. Bo jestem poszukiwany. Dobra, trudno, już i tak. Masz się, chociaż go spotkam. Durci. Stój! Co? Sprankowany! O ty! Chodź tu! Pomóż, ale przez złe pomóż! Czy na żarty ci zebrało? Chodź tutaj! Cześć, Jarek. Co tam? Już tu prawie na zawał szedłem. Dlaczego? Co dlaczego? Nie jem żadnego makowca. Co ukradli, to co? Co ukradli? No, gdzie są moje te? O kurde. Wszystko. To nie ja. Ej. Serio, to nie ja. Nie, Jarek. Co nie ty? No nie, ja tylko tu czekałem, że... Dobra, nie rób sobie jaj. Miałeś do mnie dzwonić przecież, że się spotkamy. To był mój prank, że dzwonię, że makowca na ciebie. Naprawdę? Skończę. Jarek, chodź tu, Jarek, żartowałem. Mam twoje samochody, Jarek, stój. Łapię cię, z drogi, raz. Z drogi, Jarek. Jarek, chodź. Mam twoje samochody, chodź.
Przecież ja wiem, że ty je masz, przecież tu byś nie, w shopie nie siedział, odnotowałem, żebyś powiedział, to chciałbym nie wskoczył pod sobą. Miałeś się sprankować, ale byłem szybszy, no. Ty chamie, chodź. a wiesz o tym, że ja się na tobie odegram i to nawet nie będziesz wiedział. Chodź, tu są twoje samochody za shopą wszystkie, zobacz. Ty, ale czekaj. Skąd ty miałeś kluczyki? Przecież wiem, gdzie leżą. O ty, chodź się lać. Nie, dobra. Także tu są twoje wszystkie samochody, zostałeś oficjalnie sprankowany. O kurde. A czemu tu zderzak i... Co? Draśnięty? Nie dotknąłem twojej BM-ki. A dobra, może tak było, dobra. Okej. Okay. Ale kurde, nie, dzieje, już nie robisz takich żartów, człowieku, ja już prawie tu na zawód szedłem. No przepraszam, no ale no wiesz, to było silniejsze ode mnie. Nie płacz, nie, Jarek, chodź. Jarek, chodź, nie płacz. Chodź. No musiałem, no co mam ci powiedzieć. Przesadziłeś, dzieje się naprawdę. Także takich żartów się nie robi. Jarek, 2-1. Zaraz będzie 2-2, koleżko. Czekam. Ja mam lepsze pranki od ciebie. To był mocny żart, chłopie, naprawdę. Już myślałem, że... No widziałem, ty się prawie popłakałeś. Jeszcze z tą policją. Uwierzyłeś to, że makowca na ciebie? No już prawie w to uwierzyłem, naprawdę. Przecież nigdy bym takiego czegoś nie zrobił, Jarek. Ale ja wiem, ale nie wiedziałem, co myśleć w ogóle. Z momentu uwierzyłem, nie wiedziałem, co myśleć. Dobra, odstawiamy HT, sprzęty do ciebie. Trzeba odstawić. Kluczyki są wszędzie w środku. Widzę, Jarek. O kur... Jakie światło mocne. Jarek uwierzył w to wszystko. Prank się udał. Może nie był tak fajny jak... Ohol. Dobra, Jarek nie widział. Nie był tak fajny jak poprzedni, ale myślę, że był mocniejszy. Jarek bardziej się wystraszył, bo wtedy to wiecie, no przemalowałem mu kolor samochodu. Także pewnie od razu myślał, że to ja. O, popierdziela po tym śniegu bokiem. A tak, to wiecie. Dobra. O, zobaczcie, jak idealnie na szpilki. Dobra. Pomogę mu, jeszcze jeden samochód odstawię. Odstawię BM-kę, tak żebym mógł ja wyjechać, niech sobie górę odstawię. Dobra. BM-ka to tu zawrócimy. O! Elegancko. Pomogę już mu, nie będę taki, no bo wiecie. Ale no co, prank się udał. Zmieszczę się. O! Elegancko, dobra. Także oceńcie w komentarzu, czy prank wam się podobał. Mam nadzieję, że tak. Moim zdaniem był mega mocny. Gdyby ktoś mi ukradł wszystkie samochody, to ja nie wiem, bym się załamał chyba. Co tam? Dziejuś! No? Gdzie jest motor i kład? Na chwilę poszedłem, nie ma motoru i kłada. Nie, próbujesz mnie sprankować, Jarek. Dziejuś! Jarek próbuje mnie sprankować, widzowie. Dlatego to nie grali. Ukradli motor i kłada! Mózg ci ukradli, Jarek. Nie dam się. Ukradli, naprawdę. No słyszę, że żartujesz. Ja żartuję, no co ty. Największego nie, prankstera spokojnie. Nie da się sprankować. Nie, to zobaczysz, jak ja ci prankę zrobię, to będzie po tobie. Dobra, czekam. No, Jarek na pewno nie będzie taki prankow jak ja. No, sami powiecie, czy... Co on tam? A. Czy prank z tym, że mu przemalowałem samochód na różowo, to nie był mocny prank? No moim zdaniem to był bardzo mocny prank. Okleiłem mu cały samochód na różowo. Myślę, że... No Jarek nie jest taki pomysłowy, na to nie wpadnie, żeby coś takiego zrobić. Co on może zrobić? Przestraszyć mnie? Za rogu wyskoczyć? To w podstawówce takie pranki robiłem, widzowie. No to był akurat... O! Zamiata bokiem, to był mocny prank. No bo wiecie, jednak przyjechał do siebie, myślał, że ktoś mu ukradł samochody. A tu wyskoczyłem ja, wielki dziejuś. Dobra, chodźcie, pożegnamy się jeszcze z Jarkiem. Dobra. Dzięki ci, Jarek, za rozmowę. Przepraszam cię. A też nie przepraszam cię za pranka. Ale pamiętaj, że się udał na pewno się. Także... Udał się. Także co? Do zobaczenia. 2-1. Do zobaczenia 2-0 zaraz będzie. Jak 2-0? Jak jeszcze... No na razie 2-2. Na razie to jest 2-1. Już wystąpi. Dobra, widzowie. Lecimy do domku. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, a to już wspominam. Co mnie? Nie pomyliło ci się coś, Gostek? No, nie pomyliło ci się coś? Pchać mi samochód? No.
Także stawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie hashtag prank oraz jak ten prank bardzo wam się podobał w skali od 1 do 10. O subskrypcji ja mówiłem, o dzwoneczku pamiętajcie, właśnie o dzwoneczku. Klikajcie o dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o filmach. I też zachęcam do wspierania kanału. Także co, widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!